Cześć, witaj na podcaście Przygotowania. Dzisiaj zapraszam Cię na 101 odcinek, w którym rozmawiam z moją imienniczką Anią Białkowską. Tematem naszych rozważań jest szeroko pojęty cyfrowy nomadyzm. Od 2 lat moja rozmówczyni łączy pracę z podróżowaniem i zdradza nam, jak do tego doszło. Bo początkowo plan był nieco inny. Wakacje w Sardynii doprowadziły m.in. do pracy na farmach w ramach woofingu, o którym więcej również w odcinku. Oprócz tego Ania dzieli się swoimi radami dotyczącymi tego, jak zacząć swoją przygodę z cyfrowym nomadyzmem, jakie zawody warto wziąć pod uwagę i opowiada, z jakimi blaskami oraz cieniami ten styl życia się wiąże. Jest bardzo dużo konkretów. Zapraszam! Cześć Aniu, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy. Temat, który dzisiaj poruszymy, interesuje mnie osobiście, dlatego nie przedłużając, na początku chciałabym, abyś powiedziała nam kilka słów o sobie. Cześć, no nazywam się Ania, jestem digitalną matką i bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu. Myślę, że ten temat jest interesujący nie tylko dla Ciebie, ale także dla Twoich słuchaczy. Ja jestem w podróży od około 2 lat. Dość spontanicznie zostałam taką digitalną matką, no i myślę, że w tym odcinku trochę sobie o tym porozmawiamy. Dziękuję, że się nam przedstawiłaś. I teraz może nam zdradzisz, skąd do nas nadajesz i czym się tam zajmujesz? No to aktualnie siedzę sobie w takiej przestrzeni coworkingowej w Costa Brava Hub, czyli na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, około godziny podróży samochodem od Barcelony na północ. No i przyjechałam tutaj na najbliższe, jeszcze mi zostały 4 tygodnie, czyli łącznie będzie to 6 tygodni. A w zasadzie w każdym miejscu, w którym jestem, w ostatnim czasie zajmuję się tym samym, czyli pracuję zdalnie w obszarze marketingu internetowego. I oczywiście łączę tę swoją pracę właśnie z podróżowaniem. Także dzisiaj nadaję prosto z Hiszpanii. Na pewno jest u Ciebie ładniejsza pogoda niż obecnie u mnie, bo leje od samego rana. I mam do Ciebie właśnie już kolejne pytanie. Na początku wspomniałaś, że jesteś digital nomadką. I czy mogłabyś nam powiedzieć, co dla Ciebie oznacza bycie tą cyfrową nomadką? No właśnie, bo ta definicja tego pojęcia jest dość prosta, ale pozostawia pewne pole do interpretacji i ogólnie w moim zrozumieniu no to powinno się wyjść od tego pierwszego słowa, czyli od nomadyzmu, czyli nomad to jest człowiek, który nigdzie nie zagrzeje sobie miejsca, tylko żyje w podróży i się przemieszcza. No a pojęcie tego cyfrowego nomadowania czy nomadztwa w zasadzie się bardzo mocno też po pandemii, że tak powiem, uaktywniło ze względu na to, że ludzie zaczęli pracować zdalnie i odkryli, że w zasadzie taką pracę zdalną można by połączyć właśnie z takim podróżowaniem. Więc w moim odczuciu digital nomad to będzie osoba, która nie ma stałego miejsca zamieszkania i sobie co jakiś czas to miejsce zmienia, przy czym nie jest to określone, czy to jest 3 tygodnie, czy miesiąc, czy pół roku w jednym miejscu, ale gdzieś bym za podstawę przyjęła to, że po prostu nie mamy domu, żyjemy w podróży. Spotkałam się na wielu grupach nomadycznych też z takim określeniem, że są digital nomadowie, którzy decydują się mieć swoją bazę albo nie mieć tej bazy. Ja aktualnie nie posiadam swojej bazy, ale też jakby widzę, że z biegiem lat, zwłaszcza też osoby, które już kilka lat podróżują, bardzo mocno potrzebują mieć takie miejsce, gdzie sobie złożą wszystkie swoje rzeczy, będą mogli chociażby po prostu nazwać jakieś miejsce swoim, no nie domem, ale taką właśnie bazą i od tej bazy zaczynają podróże i kilka razy w ciągu roku zmieniają swoje destynacje. No a ogólnie cyfrowy nomadyzm, no to chyba takie oblicze po prostu umiejętności jutra, czyli umiejętności cyfrowych, pracy z dowolnego miejsca na świecie. Dziękuję Ci za podzielenie się tą definicją. Ja Ci powiem szczerze, że przez to, że ja jakby powiedzmy już się od jakiegoś czasu interesuję tym tematem, to idę się w takiej powiedzmy bańce informacyjnej poruszam, że dla mnie to było takie oczywiste, że raczej no ludzie wiedzą co to jest, może niekoniecznie o tym marzą, no ale wiedzą co to jest, ale właśnie spotkałam się z taką sytuacją, że komuś właśnie mówiłam, no, że chciałabym być kiedyś taką cyfrową nomadką i ta osoba, młoda osoba mająca social media i tak dalej, jakby nie wiedziała, kto to jest, więc jakby super, że też o tym mówisz, bo myślę, że właśnie to zależy od tego,
w jakim towarzystwie się obracamy, co nas interesuje, że nie każdy musi właśnie wiedzieć. Ciekawe, bo nawet napisał do mnie na Instagramie jakiś z obserwatorów, nie pamiętam, z jakiegoś innego kraju chłopak, no i się mnie zapytał, no to super, czy mogę ci zadać jakieś pytanie? Więc ja mówię, jasne, jak mogę pomóc? On mówi, no to jak zostać tym digital nomadem? I ja mówię, no to wiele zależy od tego, co robisz, jak pracujesz, jakby jakie masz możliwości w ogóle startu i czego najbardziej szukasz. I on mówi, no dobra, ale to powiedz mi, gdzie żyją ci digital nomadowie? W którym to jest miejscu? A ja mówię, no to nie jest żadne konkretne miejsce. Po prostu mówię, digital nomad podróżuje. I ten chłopak był w szoku. Mówi, tak? To jest to? Bo on jakby myślał, że to jest jakieś może jedno określone miejsce. Tak jak się często kojarzy pewnie digital nomadów, nie wiem, na wyspach Bali czy gdzieś po prostu w Tajlandii, w Indonezji sobie siedzą w leżakach albo w hamakach się bujają i pracują. I może rzeczywiście w opinii czy w odbiorze wielu osób to jest jakiś taki raj digital nomadów, jakaś kolebka, gdzie oni wszyscy tam przyjeżdżają i surfują i siedzą z laptopami w hamakach i popijają drinki z palemką. Możliwe, że jest też taki mit. Jak się zaczęła twoja przygoda z cyfrowym nomadyzmem? Wspomniałaś, że to się zadziało tak spontanicznie dosyć. Tak, tak. Ja 2 lata temu postanowiłam pojechać na wakacje po prostu. Wakacje swoim samochodem. Wcześniej byłam na Sycylii, kupiłam bilety lotnicze, wypożyczyłam na miejscu samochód, objechałam 3/4 Sycylii wzdłuż i wszerz i się zakochałam absolutnie. I stwierdziłam, kurczę, skoro mam klientów, bo pracuję w zasadzie przed pandemią, odeszłam z mojej takiej zwykłej posady. Byłam dyrektor zarządzającą w agencji reklamowej, ale stwierdziłam, że potrzebuję więcej wolności, chciałam czegoś nowego, więc przeszłam na taki freelance marketing. No i w zasadzie już od tego czasu tej pandemii i po pandemii miałam swoich klientów, dla których w większości pracowałam zdalnie. Natomiast miałam też kilku klientów, do których przyjeżdżałam do biura i zaczęłam z nimi taką rozmowę, że kurczę, chciałam wrócić na tę Sycylię, ale samochodem swoim, w związku z czym przejadę przez całą Europę i potem sobie wrócę, no i tak zakładałam, że mniej więcej mi zajmie to 2 miesiące, więc się umówiłam z tymi klientami, że po prostu przez 2 miesiące będę pracować zdalnie, mam nadzieję, że to wypali, też jakby obiecuję, tak zobowiązuję się, że dołożę wszelkich starań, żeby to nie było jakoś tak bardzo odczuwalne. No mamy XXI wiek, nowoczesne technologie, jesteśmy też od czasu właśnie pandemii przyzwyczajeni do wideokoli, więc zwłaszcza jeżeli byłam takim pracownikiem, freelancerem na niepełny etat, to nie było to i nie byłoby to tak bardzo odczuwalne dla tych moich klientów. W związku z czym ci klienci się zgodzili, to był okres wakacyjny. No i ja wyruszyłam oczywiście w tę podróż samochodem. I miałam różne przygody. Między innymi cała zabawa zaczęła się już po pierwszym tygodniu mojej podróży, kiedy popsuł mi się samochód w Niemczech i serwis, który naprawiał ten samochód, bardziej go popsuł. I zostałam uziemiona na niemieckim kempingu na 7 tygodni. Więc jak, że tak powiem, mój cały prawie czas zakładany na tę podróż minął, to stwierdziłam, że kurczę, no nie ma tak, muszę jechać w stronę Sycylii. Nawet jak tam nie dojadę, to chociaż jeszcze kawałek. I z klientami, będąc cały czas w kontakcie, po prostu powiedziałam, że słuchajcie, no póki co nie wracam, może wrócę jednak nie na koniec sierpnia, ale może we wrześniu, a może w październiku, no ale testujmy ten model dalej. No i tak już generalnie po prostu zostało. Nie no, bardzo, bardzo ciekawie mi się, że oryginalnie ułożyła się twoja historia związana z cyfrowym nomadyzmem, ale właśnie fajnie, że tu podkreślasz, że ty już jakby wcześniej działałaś tam freelancersko i potem po prostu wyjechałaś tą podróż, która jeszcze się nie skończyła, no i zepsuty samochód jednak przyniósł pozytywne skutki. Tak, to w podróży jest tak, że jest zawsze coś, niestety coś się dzieje, ale potem zwykle na szczęście też się coś dzieje, czyli bardzo często i to też chyba to mi się najbardziej podoba w tym życiu digital nomadki, że jest bardzo dużo takich jakby obszarów, które nie do końca możemy zaplanować, że coś nam się wydaje, więc tego próbujemy, jedziemy w jakieś miejsce, sprawdzamy, no i potem patrzymy, czy jest fajnie, czy nie. I na podstawie tego, co się wydarza, szukamy i planujemy kolejne kroki, czyli jak zostałam już w tej podróży, że tak powiem, bardziej na pełny etat i się okazało, że z klientami to idzie, to zaczęłam powiedzmy szukać podobnych klientów,
którzy w podobnym modelu chcą pracować. I wśród tych ogólnie digital nomadów, bo się mówi, że nawet taki artykuł czytałam w dzienniku Gazety Prawnej o w ogóle w tym pokoleniu całym, bo to jest bardzo duże, jest 60 milionów digital nomadów, przynajmniej tak się mówi. Jestem ciekawa, jaka to jest liczba taka prawdziwa, bo nie każdy pewnie się przyznaje, że jestem digital nomadem. Dużo ludzi na przykład przez pół roku tylko prowadzi taki styl życia digital nomada, a na przykład na drugie pół roku wraca. Nawet w Polsce deklaruje się generalnie ponad 660 tysięcy ludzi, Polaków jest też w tej ciągłej podróży, ale bardzo dużo i też nawet moich znajomych na przykład na lato jadą do Polski, a później wyjeżdżają czy do Hiszpanii, czy na Wyspy Kanaryjskie i pracują zdalnie wciąż dla swoich polskich klientów. Także też można sobie ten tryb życia roczny czy miesięczny bardzo zróżnicować. I też powiem Ci taką ciekawostkę z drugiej strony, że jedna część digital nomadów to są freelancerzy, czyli osoby, które szukają różnych zleceń i mogą sobie tak jakby ten tryb dnia czy tryb życia dopasowywać w zależności od tego, czy złapią zlecenie, czy nie. Ja też przez jakiś czas, głównie w zeszłym roku tak pracowałam, czyli na przykład szukałam kogoś, kto potrzebuje zrobić stronę internetową. I wiedziałam, że to jest projekt na miesiąc, dwa, wtedy pracowałam więcej, a później na przykład praktycznie nie pracowałam wcale i tylko sobie żyłam na bieżąco, na przykład we Włoszech, bo tam spędziłam ostatni rok głównie i dobierałam sobie te aktywności. Więc to jest jakby jeden taki tryb. A drugim trybem są osoby, które też tutaj właśnie w Costa Brava Hub poznałam. Jest taka para Polka podróżująca ze swoim chłopakiem, który jest Niemcem. No i oni pracują na etat normalnie dla jakiejś firmy, która po prostu zatrudnia zdalnych pracowników. Więc powiedziałabym, że ten cały podział tych digital nomadów jeszcze na takie sekty, podsekty, grupy, podgrupy jest dość rozbudowany. Ja właśnie Ci powiem, że też tak miałam, że na początku, jak zaczęłam słyszeć o cyfrowym nomadyzmie, to mi się ta idea sama podobała, ale właśnie ja kojarzyłam, że raczej to freelancerzy tak żyją. I jakby ja siebie w tamtym okresie nie widziałam jako freelancerka, więc jakby te marzenie tak odeszło na bok. Ale potem właśnie pamiętam, że to było w pandemii. No była pandemia, dużo różnego rodzaju live'ów się pojawiało na Instagramie i pamiętam, że trafiłam na parę, która była jakby parę zaproszoną do tej rozmowy na Instagramie, która właśnie tak żyła, że gościu pracował w IT, miał swoją działalność, ale jakby pracował dla firmy i wtedy się u mnie taka klapka też zmieniła, że przecież można znaleźć też pracę, w której ty pracujesz w jakiejś firmy, jakby na etacie, ale możesz podróżować. I potem też nawet trafiłam, nawet rozmawiałam z taką dziewczyną, mam odcinek jeden na podcaście, że ona pracowała dla jednej niemieckiej firmy, ona jest Polką, pracowała w niemieckiej firmie i akurat 3-4 miesiące mogła pracować zdalnie z jego miejsca, zakątku na świecie by chciała, więc jakby to się też bardzo zmieniło. Tak jak mówisz, niektóre firmy pozwalają na pracę zdalną, niektóre nie, niektóre wymagają jakiejś tam rezydencji podatkowej, to jest wszystko dość skomplikowane, ale myślę, że jak ktoś już mniej więcej wie, w jakim modelu powiedzmy chce żyć i w jakim modelu chce, czy może pracować, to wszystko jest już do ustalenia, bo no tak jak mówisz, można częściowo pracować zdalnie. Ja na przykład teraz mam takich klientów wiodących, czyli na przykład umówiłam się na konkretną liczbę godzin w miesiącu i wtedy wiem, że mam klienta, dla którego mam, nie wiem, 40 godzin w miesiącu i jestem w stanie dzięki temu sobie zaplanować i to nie musi być, nie wiem, mogę pracować po prostu, załóżmy, 2 dni w tygodniu dla tego klienta, ale mogę pracować 6 dni w tygodniu dla tego klienta, ale tylko po godzinę lub 2. I ja sobie tym żongluję. Jeszcze najfajniejszym chyba tym takim elementem, czy można powiedzieć epizodem w moim digital nomadyzmie był ten czas w zeszłym roku, kiedy byłam łuferką na włoskich farmach, czyli w zamian za darmowy nocleg i wyżywienie 4-5 godzin dziennie pracowałam na farmach. To jest taka praca, to się nazywa WOOF, czyli to jest takie jakby Worldwide Organic Farming. Oni dostarczają, można powiedzieć, na tej platformie, zgłaszają się z jednej strony osoby, które chcą pracować i mieć ten pobyt za darmo, a z drugiej strony gospodarze prowadzący taką działalność. I tak pracowałam i w szklarniach, i sadziłam ziemniaki, i fenkuły, i rozsadzałam sałatę, ale też brałam udział w sadzeniu nowej winnicy, czy w zbiorach winogron, czy w zbiorach oliwek. I tak naprawdę można się na taki kontrakt też załapać na tydzień, 2, 3, miesiąc, nawet 2 miesiące.
i też łączyć to z pracą zdalną. Jeżeli powiedzmy ekonomicznie tak się to nam zgrywa, że mamy nocleg za darmo i jedzenie za darmo, to praktycznie być może niewiele potrzeba więcej i pracując po kilka godzin dziennie, na przykład tylko popołudniami, jesteśmy w stanie sobie bardzo fajnie to połączyć i zarobić i mieć taki, ja najbardziej za to lubiłam, taki zrównoważony tryb dnia, że wstajesz rano, idziesz na dwór, robisz coś fizycznie z ludźmi, potem jemy lunch, a później po południu otwieram komputer i już jak ta przysłowiowa właśnie digital nomadka sobie siedzę przy komputerze, byle był internet i nie wiem, właśnie robię stronę internetową, tworzę jakąś strategię komunikacji dla jakiegoś klienta, czy nie wiem, planuję jakieś aktywności social mediowe i tak dalej. Także myślę, że w ogóle temat cały digital nomadyzmu wydaje się bardziej abstrakcyjny niż jest tak naprawdę, bo tak naprawdę to jest po prostu ułożenie sobie kilku elementów w życiu typu dom, praca, mieszkanie i podróż. Brzmi to, powiem Ci, świetnie i naprawdę jak sobie wyobraziłam Twój dzień na tej farmie, to jest super połączenie, bo tak jak zaznaczyłaś, wstawałaś rano, miałaś ten ruch fizyczny, byłaś na powietrzu i to działa super dla ciała i umysłu. Potem trochę popracowałaś na komputerze. To co innego, jak ktoś ma na przykład pracę na etacie na komputerze, potem sobie powiedzmy dorabia jako freelancer, więc to jest bardzo takie obciążające. A Ty mogłaś sobie właśnie tym żonglować i to jest świetne i super, że wiedzieć o takiej możliwości, bo ja nigdy wcześniej nie słyszałam. Psy. Chcę się opowiadać, podawać przykłady i popularyzować, bo wydaje mi się, że też najwięcej osób może mieć problem z taką decyzją. Wydaje mi się, że u mnie, tak jak Ci mówiłam, ta decyzja sama nastąpiła, bo ja już wyjechałam, już trochę jakby pobyłam za granicą, trochę mi się ten wyjazd przedłużył, a nagle się okazało, że jestem w stanie w ten sposób funkcjonować efektywnie, zarabiać i jakby zarządzać swoim czasem. I samo to się, że tak powiem, stało, że to się zweryfikowało jako realne, osiągalne, chociaż nigdy wcześniej bym sobie nie wyobrażała, że tak mogłabym żyć i tak może wyglądać moje życie. I wydaje mi się, że wiele osób, z którymi też rozmawiam, ma taką barierę na początku, że kurczę, to jak teraz mam po prostu, nie wiem, wszystko rzucić i nie wiem, na zawsze już podróżować? I ja zawsze mówię, nie, no to spokojnie, nie od razu. Wystarczy jeden mały krok, czyli na przykład 2 miesiące sobie zaplanować, tak jak ja miałam te wakacje, czyli okej, no na 2 miesiące, nie wiem, można wynająć, jeżeli ktoś ma mieszkanie swoje, można je wynająć, jeśli nie, to można zostawić swoje rzeczy i po prostu ruszyć nawet na ten woofing, trochę mniej popracować, trochę więcej popodróżować i zobaczyć i sprawdzić i potem podjąć kolejną decyzję, okej, to mi się podoba, ale nie wiem, potrzebuję mieć więcej pieniędzy albo potrzebuję większego klienta i ja teraz jestem trochę w takim momencie, że przestałam być wooferką i całą moją jakby aktywność skupiam na pracy, czyli dużo więcej pracuję. Zaczęłam sobie szukać miejsc, które mają właśnie coworkingi, żeby było biuro, żeby była taka namiastka pracy z innymi ludźmi, czyli mam tutaj kolegów w biurze, ale jakby wtedy no, muszę już opłacić tutaj swój pobyt, no i też bardzo dużo tych hubów, właśnie coworkingów, co-livingów ma takie modele, czyli ja mam teraz taki model, że wynajmuję po prostu taki malutki apartamencik wczasowy na miesiąc. On jest rozliczany, w ogóle to jest bardzo fajna opcja, bo oni tutaj rozliczają to co tydzień, czyli co tydzień się płaci jakąś tam opłatę, a w zamian mam dostęp do tego coworkingu, który jest po drugiej stronie ulicy 24/7 i dodatkowo to, co też jest istotne w tym, na plusik w tym życiu digital nomada, że jest dostęp do community, czyli tu są osoby, które wynajmują też biurko w tym coworkingu, które na przykład mieszkają tutaj gdzieś w okolicy i wszyscy razem mamy jedną grupę na WhatsAppie, gdzie się zawsze umawiamy, jest jakaś opcja na lunch, czy opcja spotkanie na plaży, czy jakiś wypad do miasteczka, teraz będę jechać w czwartek do Barcelony, dałam znać wszystkim, bo może ktoś będzie też chciał się przejechać, także trochę to się, jeszcze cały czas widzę, że to się cały czas popularyzuje, cały czas to się rozwija i też ludzie są coraz bardziej świadomi, jakie są potrzeby tego digital nomada, tak? Że to jest z jednej strony przestrzeń do życia i do pracy, ale z drugiej strony jest ten cały social, czyli to, że chcemy mieć wokół siebie ludzi, chcemy poznawać nowe osoby i jesteśmy w stanie jakoś tak sobie zbudować tutaj chociażby przez ten miesiąc jakąś taką własną rutynę. Świetnie, że o tym mówisz, bo jakby czytasz mi w myślach, chciałam się właśnie o te kwestie zapytać, jak to jest z poznawaniem ludzi, ale super właśnie, że jest taka możliwość, aby trafić jakby w towarzystwo podobnych osób, które podobne działają i możecie spędzać razem czas. A powiedz, Aniu,
Co jest dla Ciebie takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o życie cyfrowej nomadki? To ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że dużo czytam i dużo obserwuję. Jestem aktywna dość na grupach takich digital nomadów. Na Facebooku jest dużo takich grup. I dużo osób miewa różne problemy. Na przykład, jeśli ktoś, mówię hipotetycznie, powiedzmy, szuka relacji takiej miłosnej, no to dużo osób mówi, że ten tryb życia jest bardzo jakby wymagający, jeśli o to chodzi, no bo gdzieś jesteśmy przez miesiąc czy przez dwa miesiące. Też w ogóle prawie połowa digital nomadów na świecie to są Amerykanie, którzy akurat bardzo lubią przyjeżdżać do Europy, ale na przykład dostają tylko wizy na 90 dni. I w niektórych krajach rzeczywiście ten pobyt może być ograniczony, więc wtedy rzeczywiście no, ciężko jest wejść w jakąś taką relację i ją rozwijać, chociaż moim zdaniem wszystko da się zmienić, tak? Jeżeli ktoś chce nawiązać związek, założyć rodzinę, no to pewnie koniec końców da się jakoś do tego doprowadzić. Jednak dużo się o tym mówi, że jest to poczucie, takie dwa się wskazuje obszary. Jedno to jest poczucie samotności, a drugie to jest poczucie właśnie takiego fear of missing out, czyli taki syndrom FOMO, czyli kiedy mnie nie ma tam, gdzie był mój dom, gdzie została moja rodzina, przyjaciele, czyli w moim przypadku ja w Warszawie, to dużo ludzi mówi, że im, i to w ogóle też takie śmieszne badanie widziałam ostatnio, że im więcej człowiek jest na tych social mediach, na przykład na Instagramie, z jednej strony mógłby mieć poczucie, że jest na bieżąco, ale z drugiej strony może mu rosnąć to poczucie, że coś go mija, no bo teraz załóżmy, nie wiem, była majówka i wszyscy moi znajomi się spotkali, siedzieli sobie, nie wiem, w Lesie Kabackim, a mnie tam nie było. Natomiast w moim przypadku ja chyba po prostu nie jestem taką osobą, bo ja mam dość dobry kontakt ze wszystkimi osobami, z którymi się przyjaźnię, nawet jaki jest to kontakt cyfrowy. Ja też przyjeżdżam do Polski od czasu do czasu i na święta i teraz kilka miesięcy w ogóle byłam w Polsce w zimie, więc nie mam osobiście takiego problemu. Praktycznie w każdym tygodniu się z kilkoma osobami słyszę, zostawiamy sobie wiadomości głosowe. Ja też jestem bardzo aktywna na Instagramie. Praktycznie codziennie dodaję jakieś stories albo dodaję rolki, o czymś opowiadam, nie jakoś bardzo edukująco, ale bardziej dzielę się po prostu tym, jak wygląda mój dzień i moje życie. I mam takie wrażenie, że jestem w ciągłym kontakcie na pewno i z moim bratem, i z moimi przyjaciółmi, i z klientami, więc jakby ja mam tego kontaktu bardzo dużo. No i też nie mam takiego syndromu FOMO, nie zaobserwowałam jeszcze u siebie, ale może to ani wynikać z tego, że jestem w zasadzie tą digitalną matką właśnie od około 2 lat. No, mogę do tego doliczyć jeszcze te 2 lata freelancingu. Wtedy wcześniej też i była pandemia, więc pracowałam z domu. Później pracowałam i z kawiarni w Warszawie i wyjeżdżałam dość często gdzieś na Podlasie i na Mazury. Ale po prostu chyba taki mój tryb życia i taki mam charakter, że dla mnie to nie jest jakieś tak bardzo uciążliwe. Także jakby z mojej perspektywy bardziej bym powiedziała, że jest to kwestia tej takiej płynności finansowej i planowania. No bo teraz na przykład przyjechałam tutaj, już opłaciłam rezerwację za kolejny co-living, który opłacam na czerwiec. No i teraz już sobie szukałam miejsca na lipiec. Znalazłam miejsce na lipiec, no i tam na przykład znowu chcą, żeby zapłacić wszystko z góry. No to wtedy już jest taki moment, że z jednej strony myślę sobie, kurczę, no to jakby muszę zaplanować sobie wydatki na 3 miesiące do przodu, to jest dość dużo, a z drugiej strony też mam takie poczucie, że kurczę, nie wiem jak będę się czuła za 3 miesiące, czy będę chciała właśnie być bliżej ludzi, czy pobyć bardziej samemu, czy wystarczy mi pokój w dużym domu co-livingowym, gdzie jest powiedzmy, nie wiem, 10 pokoi i jest około 20 osób i codziennie są wspólne obiady i jakieś wypady i takie bogate życie community, społeczności. Czy będę wolała po prostu sobie wynająć na przykład, tak jak robiłam w zeszłym roku, pole namiotowe na tydzień czy dwa i bardziej sobie szukać jakiejś przestrzeni do pracy i pobyć zupełnie sama. Także prognozowanie tego, na co będę miała ochotę za 2 miesiące, jest w moim przypadku największym wyzwaniem. Tutaj ja mogę powiedzieć, że w sumie to FOMO to i te problemy, które wymieniałaś na początku, to też jakby się odnoszą, mi się wydaje, do wielu osób, bo ja mam podobnie. Ja mieszkam za granicą, w Niemczech i też jakby moi znajomi, większość moich znajomych, moja rodzina jest w Polsce. I też wiadomo, nie byłam na majówce, byłam w pracy, wiadomo, tu też nie mam takiej majówki samej w sobie w Niemczech. No, i o to chodzi, że pewne problemy się ogólnie pojawiają. Mi się wydaje, że to jest
taka też cecha naszych czasów i ciężko to jakby też zaplanować. No ja jestem w Niemczech i mam powiedzmy tutaj dosyć problemy, bo mieszkam w mojej miejscowości, żeby nawiązać takie relacje na miejscu, ale tak jak ty mam na bieżąco kontakt z moimi znajomymi, którzy w przeważającej większości są w Polsce. Wysyłamy sobie wiadomości głosowe, zdaniamy się i tak dalej, więc to jest ta kwestia. I ja też po sobie wiem, że jak mieszkałam w Polsce i miałam tych znajomych wokół i rodzinę, to mi czegoś też w Polsce brakowało. I tak ciężko zbać, nawet kiedy przyjechałam ostatnio na 2 miesiące i po prostu nie było czasu. No dokładnie, też tak to widzę. Wspomniałaś już właśnie pod koniec swojej wypowiedzi o tym, że już sobie wstępnie planowałaś, gdzie pojedziesz, wybrałaś już sobie miejsce, gdzie się zatrzymasz i właśnie jak to u ciebie wygląda? Czy ty planując, wybierasz sobie miejsce, na przykład chciałabym, nie wiem, pojechać w przyszłym miesiącu na Cypr albo do innego miejsca, czy na przykład sprawdzasz sobie bardziej zakwaterowania ciekawe i tam jedziesz. Jak w ogóle wygląda twoje takie planowanie wyjazdów w kolejną destynację? W zeszłym roku wyglądało inaczej, tak jak wspomniałam, bo wybierałam te farmy i wtedy na tym portalu WOOF z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym przeglądałam sobie farmę i patrzyłam jakby co ciekawego tam się robi, jak wygląda taka praca, jak wygląda zakwaterowanie, gdzie to jest. Ja podróżuję swoim samochodem, więc mi jest łatwo, bo mogę wszędzie dojechać. No i plus mój jest taki, że też do tego samochodu wszystko spakowałam, cały swój dobytek, więc mam wszystko zawsze pod ręką, także nie jest mi straszne, czy to jest gdzieś na szczycie, w jakiejś wiosce, na szczycie jakiegoś wzgórza, czy daleko w ogóle hen od cywilizacji i w zasadzie takie miejsca wybierałam do tej pory. Natomiast ogólnie to po prostu patrzę, dużo, dużo w tym roku patrzę na grupy właśnie facebookowe i patrzę, jak prowadzący te przestrzenie co-livingowe, co-workingowe pokazują się w mediach społecznościowych, więc obserwuję na Instagramie kilka co-livingów. Jakby wystarczy, mam wrażenie, kilka tygodni sobie pobyć na tych forach i rzeczywiście już wiadomo, że są takie właśnie, tak jak ten Costa Brava Hub, oni tutaj będą organizować nawet we wrześniu konferencje o digital nomadach z mówcami i dla digital nomadów i tak dalej. I mają właśnie taki, tak jak wspomniałam, taki fajny model, że jest ten dostęp do coworkingu, a co-living jest co-living i są apartamenty opłacane tygodniowo i tak dalej. Ale jest też dużo innych miejsc, są tak zwane pop-up co-livingi i tutaj też warto śledzić, bo to są miejsca, które nie są na stałe, czyli to nie są domy, które na stałe są przestrzeniami do co-livingu, czyli do wspólnego jakby życia, tylko wynajmowania pokoju, ale to są takie miejsca, gdzie na przykład, nie wiem, jakaś osoba lub para najczęściej wynajmuje dom, powiedzmy na Maderze na 3 miesiące i zmienia go w taki co-living, co-working, i sprzedaje potem miejsca, że tam miesiąc kosztuje, nie wiem, 700 euro albo tam 1300 euro, w zależności od tego, czy jest do tego joga, czy jest wspólne gotowanie, czy są jakieś zajęcia, czy coś jest w cenie dodatkowo, nie wiem, jakieś wycieczki i tak dalej. Dużo jest też takich miejsc ciekawych i to też mnie intryguje i trochę, zaraz się do czegoś przyznam, ale są też takie miejsca, które szukają właśnie community managerów. Kandydowałam do jednego z takich właśnie prężnie działających. To się nazywa Nomadico, czyli taka grupa, duża już grupa, można powiedzieć prawie firma, która ma pod swoimi skrzydłami kilka różnych co-livingów, co-workingów na świecie, w Maroko, w Kolumbii, kilka w Europie. I oni szukają właśnie takich community managerów, czyli osób, które będą mieszkać za darmo, ale w zamian poświęcą 20 godzin swojego czasu tygodniowo na to, żeby być community managerem. Wydaje mi się to idealna praca dla mnie, więc zgłosiłam się na sezon zimowy do co-livingu na Maderze. Czyli z jednej strony ten czas, który jakby tam się ma oddelegowany, generalnie chodzi o to, żeby angażować tę społeczność, która tam się buduje, witać nowych gości, pokazywać im ich pokoje, robić taki właśnie onboarding, zabrać tych ludzi gdzieś do sklepu, pokazać, gdzie co jest, jak gdzie się pierze, gdzie się suszy, jak działa internet i tak dalej. I dodatkowo organizuje się 2-3 różne jakieś takie eventy w ciągu tygodnia, czyli może być to jakaś joga, medytacja, może być zaproszenie kogoś lokalnego, nie wiem, na wieczór z gitarą, może być wspólne gotowanie, jakiś trekking po górach i tak dalej, nie wiem, wspólne, nie wiem, frisbee na plaży. Wszystko zależy od w zasadzie pomysłów tego community managera, także to na przykład takie ogłoszenie jest dla mnie takim indykatorem tej mojej decyzji, bo jeżeli Nomadico zgodzi się na moją kandydaturę i powiedzą: Ania,
super, bądź u nas tam od stycznia, nie wiem, do kwietnia w przyszłego roku na Maderze, no to wiadomo, że ja już sobie planuję ten czas, że co mogę zrobić po drodze, żeby w tym styczniu być na Maderze. Czyli mówię, dobra, grudzień, święta to w Polsce, to mam jeszcze listopad, październik, wrzesień. We wrześniu chcę być we Włoszech, bo się umówiłam już ze znajomymi, więc mam może we Włoszech zostanę aż do listopada. Także generalnie myślę, że to jest taka najprzyjemniejsza rzecz w tym byciu digital nomadem, czyli takie po prostu bawienie się tym kalendarzem i przesuwanie tych cegiełek, jak w takim mediaplanie, że dobra, to tutaj, tak jak teraz przyjechałam do Hiszpanii, no to tu jeszcze potem, nie wiem, tu będzie już za ciepło na południu, więc myślę sobie, że szukam jakiegoś miejsca, gdzie będzie chłodniej, dlatego będę jechać na północ Hiszpanii, a potem jeszcze jeden miesiąc poczekam, ale to też na północy, może już na granicy Hiszpanii albo w Portugalii, bo w sierpniu przylatuje moja przyjaciółka, przylatuje do Portugalii z Brazylii i będziemy razem jechać sobie w stronę Włoch. Także ten kalendarz, ja chyba powiem, że on się sam zapełnia powoli. Nie wiem, jak to się dzieje. Brzmi to mega, mega fajnie i ponownie dziękuję Ci, że dzielisz się takimi ciekawymi opcjami, które są dostępne, jak właśnie ta posada community managera. Dobrze o tym wiedzieć. Myślę, że może też kogoś dodatkowo to zainteresuje. No i oczywiście trzymam kciuki, żebyś wylądowała w fajnym miejscu. A powiedz, czy masz jakieś właśnie rady dla osób, które nas słuchają i marzą o tym, aby być cyfrowym nomadem albo cyfrową nomadką? Co, od czego warto zacząć? No właśnie, to jest taka kwestia, bym powiedziała, finansowo-pracowa. Nie wiem, dla mnie to było dość, tak jak właśnie wspomniałaś, dość proste, bo ja już pracowałam zdalnie, więc wszystko trochę jakby zależy od tego, czy ktoś już pracuje na etacie. Powiedziałabym, pierwszym krokiem jest generalnie możliwość pracy zdalnej, no bo to jest ten digital nomadyzm. I teraz ja nawet 2 lata temu byłam ambasadorką takiego programu Google Umiejętności Jutra. Był taki cykl kursów, które uczyły umiejętności cyfrowych. Jeżeli ktoś jest bardzo daleko od tego modelu życia i od tej branży interaktywnej, no to pewnie przydałoby się jakoś tam doedukować. Jest mnóstwo takich ról czy takich obszarów, w których można się trochę nauczyć i coraz większa jest otwartość. Nawet są takie zawody jak prompter AI, także naprawdę można, nie wiem, robić strony internetowe, nauczyć się pozycjonowania, być content managerem. Różne rzeczy, które nie wymagają tak bardzo ekspertyzy i, nie wiem, bycie wirtualnym asystentem. Chyba najważniejsze to po prostu znaleźć sobie pierwszego klienta i mieć jakiś taki przychód, który umożliwia to podróżowanie. Z drugiej strony też część osób, które, nie wiem, na przykład mają własne mieszkania, to powiedziałabym tak, spakować wszystkie rzeczy w jakieś tam kartony i wrzucić na pawlacz albo, nie wiem, zamknąć w jednym pokoju czy w jednej szafie i po prostu wynająć mieszkanie i wtedy z tego wynajmu już po prostu ruszyć w podróż. I chyba bym radziła zacząć właśnie od takiego czegoś, że żeby to był jakiś plan na przykład na 2-3 miesiące, bo wydaje mi się psychologicznie, że jest to do wyobrażenia. Jakby mówię, ktoś, kto ma sobie wyobrazić, że rzuca całe życie, nie wiem, robi sobie wielką imprezę pożegnalną, po prostu wszyscy płaczą, bo nie wiem, Ania wyjeżdża do Niemiec, no to myślę, że to byłoby dużo duże. Ja miałam właśnie ten taki easy landing, bo po prostu powiedziałam, słuchajcie, jadę na 2-miesięczne wakacje, to się widzimy we wrześniu. No i po prostu nie wróciłam z tych wakacji, ale nie było tego patosu, nie było tego dramatu, nie było tego ciężaru, tej decyzji. Ja po prostu, jak byłam w Niemczech i ten mój samochód był zepsuty, ja wtedy wynajmowałam mieszkanie po prostu i poprosiłam mojego brata, żeby przyjechał do mnie do mieszkania. Spakował mnie w kartony, wynajęłam magazyn, opłaciłam po prostu przeprowadzkę tych rzeczy do magazynu. Są takie po prostu, nie wiem, jak to się nazywa, less mess storage, czy tego typu właśnie kontenerowe magazyny, gdzie tam, nie wiem, 300-400 zł miesięcznie można mieć swoje 3 metry kwadratowe powierzchni i po prostu mój brat tam wszystko przewiózł z tymi panami i to wszystko tam zostało. W związku z czym jakby ucięłam już ten sznurek przywiązania do jednego miejsca w Polsce, w Warszawie i w zasadzie każde miejsce mogę już nazwać teraz swoim domem. Więc mówię, to bardzo zależy od tego, jakby większość osób, z którymi rozmawiam, moich przyjaciół, mówi, żeby nie mogli żyć bez domu, że bardzo dla wielu osób jest to istotne mieć poczucie, że mają jakieś takie swoje miejsce na świecie. Natomiast ja jakoś tak to przerobiłam wtedy, jak wyjeżdżając na te 2-miesięczne wakacje, musiałam wszystkie swoje roślinki oddać
no bo wiedziałam, że nie będzie nikt przychodził mi co tydzień podlewać roślinki przez 2 miesiące, więc po prostu część zawiozłam do mojego byłego chłopaka, część do brata, do mojego klienta zawiozłam 2 duże fikusy, ale miałam taką w głowie jakąś taką intencję, wiesz, to jest śmieszne, bardzo ciekawe, że ja sobie to wytłumaczyłam tak, że rezygnując z tych kilkunastu roślinek, które miałam w domu, w zamian dostanę dostęp do po prostu roślinności na całym świecie, bo będę podróżować, będę mieć palmy za oknem, jakieś niesamowite, no tak jak teraz jestem w Hiszpanii, tutaj wszystko tak pachnie, jest tak piękna, bujna przyroda i mając takie poczucie, że jakby coś, co jest limitowane przez to, że jesteśmy przywiązani do jednego miejsca, zamieniamy to tak naprawdę. To nie jest żadna rezygnacja, że ja już nie mam domu i o Boże, wielki dramat, nie mam się gdzie podzieć i nie utożsamiam się. Tylko wręcz odwrotnie, no nie mam jakby tego jednego miejsca, w związku z czym jestem obywatelką wielu miejsc. Mogę 1 miesiąc spać tak, 2 tak, mogę mieć pokój z balkonem, a potem mogę mieć pokój w piwnicy, powiedzmy, a potem mogę mieć na poddaszu. Mieszkałam w tak niesamowitych miejscach. Miałam taki pokój, jak byłam łuferką. Jak otwierałam po prostu okiennicę, to miałam widok na dolinę w obszarze po prostu chronionej przyrody z pięknymi widokami. Miałam widoki na winnicę, miałam pokój w takiej kamiennej wieży, po prostu w starym takim kilkusetletnim włoskim domu. Także chyba to wszystko, bym powiedziała, jest kwestia takiego psychicznego podejścia, żeby gdzieś ten lęk zmienić w ekscytację i poczucie przywiązania zmienić w poczucie takiego dobrobytu, że można tyle rzeczy wspaniałych doświadczyć. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Tak, jak najbardziej to odpowiada na moje pytanie. Myślę, że to jest ważna kwestia, że często właśnie podejmując jakąkolwiek decyzję, to już abstrahując od tego, czy myślimy o zostaniu cyfrową nomadką, czy nie, ale po prostu przenosząc się do, nie wiem, domu, z mieszkania, no to coś zyskujemy, coś tracimy, jakby coś się zmienia po prostu, nie? I fajnie, że ty pokazujesz taką perspektywę, że coś się zmienia, coś jest nowego, coś jest innego i to jakby też od każdego zależy już osobiście, czy widzi siebie w takim życiu, bez domu, w cudzysłowie mówiąc, czy nie. Jeszcze właśnie może tutaj powiem o sobie, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo też Ani już wcześniej zdradzałam, że już wcześniej chciałam być cyfrową nomadką, potem jakby przyjechałam do Niemiec, jestem dalej w Niemczech, teraz jakby już mam pomysł i wracam jakby do tego celu, aby zostać tą cyfrową nomadką. I co mnie najbardziej stopowało, to, że ja nie wiedziałam, jakie mogę zarabiać pieniądze zdalnie, bo ja wiadomo, w pandemii pracowałam w korporacji i no była ta praca zdalna, no ale nie można było pracować z zagranicy legalnie, więc jakby ta moja przygoda się tam zakończyła. Przyjechałam do Niemiec wstępnie na 3 miesiące, już jestem 1,5 roku, ale jakby no teraz już mi jest łatwiej, bo teraz jakby wymyśliłam, co mogę robić, żeby zarabiać pieniądze. Jeszcze nie chcę zdradzać, co to jest, ale po prostu chcę, póki jestem jeszcze w Niemczech, póki mam stały jakby przychód, dochód, bo pracuję na bieżąco, jako pracę dodatkową sobie właśnie chcę rozkręcić się w pewnej branży i jak to mi się uda, no to może właśnie przejdę wtedy już tak, będę 100% pracować i będę mogła podróżować. Jeżeli nie, no to wymyślę coś innego. Więc jakby myślę, że wiele osób może stopować to, aby jakby od czego zacząć, jeżeli nie ma się właśnie takiego zawodu już jak jesteś programistą, to wiadomo, że łatwiej jest wtedy pracować zdalnie, ma się swoją działalność, jest się z freelancerem, że myślę, że warto próbować różnych rzeczy, bo mnie zainspirowało kilka podcastów, żeby pewną kwestię spróbować, więc to jest warto albo tak jak ty mówisz, wyjechać, albo na jakiś wolontariat, work away, albo na farmę i sobie zobaczyć, można kogoś poznać, ktoś zainspiruje, więc żeby jakby być też tak otwartym na to, zastanowić się może właśnie gdzie by się chciało wyjechać, co się lubi robić, jakoś mi się wydaje, że to samo się pojawi prędzej czy później. No duża jest rozpiętość. Czytałam właśnie raporty, bo mówię, śledzę trochę te trendy i jakby z jednej strony no, podróżują też artyści, oczywiście tak są tymi cyfrowymi nomadami, oczywiście ta branża IT, o której wspomniałaś, ale też właśnie mówię, content kreatorzy, copywriterzy, robienie stron internetowych, ustawianie właśnie kampanii jakichś reklamowych, ale bycie wirtualnym asystentem i ogólnie teraz, w związku z tym, że ten trend cyfrowego nomadyzmu się rozwija, to powstaje coraz więcej platform. W Polsce mamy bardzo dobry przykład, mamy taką platformę Use Me, która pozwala też freelancerom pracować. Ja też często się w ten sposób rozliczam, czyli
przez portal normalnie klient po prostu zleca wykonanie czegoś i normalnie wystawia ten portal klientowi fakturę, a ten portal jakby organizuje taką giełdę freelancerów, mogę powiedzieć, jakby tych freelancerów zatrudnia na umowę o dzieło, więc wtedy naprawdę też przez takie serwisy, które no coraz mówię, naprawdę się mnożą coraz częściej, gęściej, można znaleźć jakieś takie zlecenia i nawet powiedziałabym popatrzeć, po prostu sobie, mówię, te pierwsze kroki, żeby porobić, po prostu poczytać, popatrzeć. Na tych grupach Digital Nomadów bardzo dużo osób pyta, po prostu są takie pytania, hej, chciałbym zostać nomadem i jak myślicie, co mogę robić? No i to jest pytanie bardzo ogólne, więc wtedy też można dostać tylko ogólną odpowiedź, ale naprawdę jest bardzo, bardzo dużo możliwości, które na pierwszy rzut oka się wydają jakieś nieprawdopodobne, a mówię, można kilka rzeczy połączyć, czyli można mieć na przykład, tak jak ja mówię, jednego klienta, na przykład dla którego, nie wiem, robię newslettery i robię 2 wysyłki newsletterów w miesiącu i to jest jakieś jedno takie moje zlecenie, czy to nie jest tak, że ja tylko i wyłącznie z tego żyję, ale to jest już jakaś tam jedna część tej bazy i zrobić sobie powiedzmy 2 bazy, 3 bazy, można redagować e-booki, można robić jakiś marketing szeptany nawet w internecie, można zarządzać Instagramem dla jakichś klientów, różne rzeczy, tak? Wszystko oczywiście to, co ja wiem o rynku, no bo ja mam 20 lat już prawie doświadczenia generalnie w branży reklamy, w branży właśnie internetowej, social media, praca kreatywna i finalnie jakby jestem strateżką, czyli tworzę całe strategie komunikacji, ale też można być taką wirtualną asystentką albo osobą, która, ja bym powiedziała najszerzej, po prostu być project managerem i do tego praktycznie nie trzeba dużo umieć pod kątem, nie wiem, narzędziowym. To nie jest tak, żeby zostać grafikiem, który tworzy identyfikacje wizualne, to no rzeczywiście trzeba mieć jakieś podłoże artystyczne, znać narzędzia, umieć znać czcionki, tak fonty, jakie są zasady i tak dalej i mieć jakąś artystyczną duszę. Ale żeby być project managerem, to ogólnie bardzo dużo firm szuka project managerów i wtedy wystarczy prawdopodobnie nauczyć się jakiegoś jednego narzędzia, w którym się wprowadza te taski. I mam tutaj właśnie koleżankę w biurze, która jest, ona ma customer success stanowisko, czyli po prostu obsługuje klienta. To jest taka praca na umiejętnościach bardziej miękkich, polegająca na koordynacji różnych rzeczy dla jakiegoś większego klienta, czyli bycie takim pośrednikiem. No to jest, wydaje mi się, coś, co jest osiągalne chyba dla każdego. Nie wiem, czy się zgodzisz. Myślę, że tak. I super, że podałaś bardzo wiele inspirujących przykładów, jakby zawodów, profesji, które jakby można połączyć właśnie z życiem cyfrowej nomadki, cyfrowego nomada. I już tu powoli zbliżając się do końca, chciałabym się ciebie jeszcze zapytać, może to jest takie trochę filozoficzne pytanie, ale czy uważasz, że obecnie cyfrowy nomadyzm pokazywany jest w sposób taki wyidealizowany w internecie? Trochę tak. Chyba się muszę zgodzić, tak wydaje mi się, że można się pod tym podpisać. Bo z jednej strony, znaczy dużo osób w ten sposób jakby jak podróżuje, no to wiadomo, nawet ja takie miałam osobiste doświadczenia, czyli dodaję dużo treści na Instagram, no i to są piękne najczęściej obrazki, bo wiadomo, że przyjeżdżam w ładne miejsca. Też różnica głównie jeśli chodzi o pogodę i przyrodę między Polską a śródziemnomorskim klimatem jest znacząca, więc na ten Instagram trafiają jakieś rogaliki, kawki, piękne widoki, palmy i plaża. I oczywiście tak nie wygląda do końca życie, no bo też się ileś tam godzin non-stop siedzi przy tym komputerze i to jest normalna praca po prostu. Tak samo człowiek wstaje, siada, ma swoją pracę, ma obowiązki i tak dalej. Natomiast to, czego nie widać, no to rzeczywiście może być to, że jesteś cały czas sam. Też w nowym miejscu, ta adaptacja do nowego miejsca zajmuje ileś czasu, potem przetransportowanie się do innego miejsca, pewnego rodzaju, nie wiem, rozczarowania, jakieś problemy. Ja mówię, dużo takich niuansów, że na przykład niektóre rzeczy nie działają tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, albo nie wiem, gdzieś jedziemy, a tu tak jak pierwszy raz nawet byłam na Sycylii, ale no nie wiem, że po prostu w porze lunchowej, kiedy chcę coś zjeść, to wszystko jest zamknięte, no bo oni o innej porze jedzą i mają tam siestę. Albo że, nie wiem, nikt po prostu nie aktualizuje Google Mapsów i zdarzało mi się w mojej podróży jechać gdzieś specjalnie na obiad i, bo nie wiem, sprawdziłam w Google Maps, że dana restauracja jest otwarta, zamknięta, a na przykład po prostu była zamknięta i oni w ogóle się tym nie przyjmują, bo ich to generalnie nie interesuje.
albo że nie wiem, nie można telefonem kupić biletu online w autobusie. No po prostu wszystkie rzeczy, wszystkie absolutnie, które wynikają z tego, że jesteś w innym kraju, gdzie po prostu wszystko ma prawo inaczej funkcjonować. Jest inna mentalność tych ludzi. Oni są nie tacy, jak by nam się wydawało. I byłam i w Niemczech, i we Włoszech, i w Hiszpanii i widzę rzeczywiście, że jest różne nastawienie. Różne nastawienie jest też lokalnej społeczności do digital nomadów. Mi się wydawało wcześniej i tak by się mogłoby wydawać ogólnie, że digital nomad jest najbardziej pożądanym po prostu elementem ekosystemu, bo to jest człowiek, który przyjeżdża powiedzmy na miesiąc lub dłużej, czy to nie jest turysta, który tylko przychodzi i cały czas imprezuje, tylko to jest ktoś, kto przyjeżdża, wydaje tutaj swoje pieniądze, ale w związku z tym, że zostaje dłużej, to też jest jakby spokojniejszy, dba, też trochę czuje się częścią tego ekosystemu, no ale koniec końców najczęściej zarabia dla jakichś tam klientów, którzy są gdzieś za granicą, a wydaje tutaj. Natomiast też można powiedzieć, lokalni ludzie są różni, im mniejsze się na swojej drodze napotyka miejscowości, czy jakieś wioseczki, czy miasta, tym ludzie są bardziej nieufni. Nie zawsze, no nie wiem, brak znajomości języka też nie jest fajnie widziany. Wchodzisz do baru, chcesz coś zamówić, są jakieś takie nieścisłości językowe, takie jak ja miałam akurat wczoraj. Chciałam zamówić sobie przekąskę patatas bravas i myślałam, że to będzie taka mała porcja ziemniaczków, ale pan mówi, że nie ma patatas bravas, tylko patatas fritas. Mówię, że dobrze, zgadzam się. I dostałam wielką miskę frytek, takich po prostu najgorszych. I tego wszystkiego może być tak dużo, nie wiem, nie ma gdzie uprać ubrania, albo pierzesz, a one nie skną, nie ma suszarek, nie ma czegoś, nie wiem, nie wiesz co kupić. Jakby jest bardzo, 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 bardzo dużo takich maluteńkich elementów, które składają się na takie życie, typu, nie wiem, zepsuje się samochód, albo chcesz iść do lekarza, ale nie masz dodatkowego ubezpieczenia, masz jakąś kartę EKUS, która cię uprawnia, ale i tak musisz zapłacić, lekarz nie mówi po angielsku. Nie chcą cię przyjąć, bo się boją. Nawet jak ja trochę mówię po włosku, to też we Włoszech miałam sytuację, że po prostu i w Niemczech też, że w Niemczech dzwoniłam w jakiejś tam sprawie takiej administracyjnej i po prostu jak usłyszeli, że ja nie mówię po niemiecku, to odłożyli słuchawkę. Dwa razy tak mi się zdarzyło. Podobnie miałam we Włoszech, że chciałam do lekarza się umówić, byłam chora i lekarz lokalny nie umiał po angielsku, więc powiedział mi, że mnie nie przyjmie na przykład. Więc tych wszystkich rzeczy, które są też wyzwaniami, jest bardzo dużo i tego, tak jak powiedziałaś, na tych social mediach no nie widać. Chyba, żeby człowiek rzeczywiście opowiadał o wszystkich tych swoich przygodach tak jeden do jednego, no ale to chyba by już czasu nie starczyło. Także tak, myślę, że troszkę jest taki wyidealizowany obraz, tylko hamaczek i komputer. Ja osobiście mogę powiedzieć, podsumowując, że ja nie lubię pracować na żadnych tarasach, przy basenach, na jakichś tam hamakach. Ja po prostu potrzebuję mieć biurko. Mam swój monitor drugi, z którym podróżuję. Potrzebuję mieć po prostu solidną podstawę, dobre krzesło najlepiej i żeby był cień, żeby można było coś widzieć na tym komputerze. Więc wydaje mi się, że to trochę jest taka jeszcze bajka i ja bym powiedziała, że najbliższe lata chyba pokażą, że to jest bardzo jakby tryb życia, bardzo warty rozważenia. Ale po prostu taki sam jak każdy inny, też mający swoje blaski i cienie. Cudnie, dziękuję bardzo za takie fajne pokazanie tego stylu życia z twojej perspektywy. I na koniec jeszcze może nam zdradzisz, jakie masz plany na najbliższe tygodnie, gdzie właśnie się w przyszłym miesiącu wybierasz. A, no to widzisz, jak wspomniałam, uciekam przed upałami, znaczy tutaj jeszcze te upały nie dotarły, a ja już uciekam. Taka pogoda kapryśna w tym roku. Natomiast wybrałam sobie teraz taki iSlow Co-Living. Bardzo mi się spodobała ich komunikacja i też bardzo często w tych przestrzeniach co-livingowych, żeby jakby gospodarze mieli szansę poznać swoich przyszłych gości, to też się organizuje jakiegoś kola, albo wideo, albo po prostu rozmowę, więc też sobie trochę z nimi porozmawiałam, no i bardzo fajnie to wygląda. Także na północnym zachodzie Hiszpanii podobno bardzo piękne regiony, blisko samochodem i na plażę, i na klify, i do jakiegoś takiego lokalnego miasteczka, a dom jest położony na wzgórzu. No i będzie kilku innych nomadów też tam mieszkać, będę miała tam pokój bardzo ładny, więc tak, północ Hiszpanii, w tym samym budynku się znajduje coworking, na jednym piętrze jest wydzielona przestrzeń do pracy z biurkami, krzesłami i tak dalej. Podoba mi się ta opcja, bo będzie też współdzielona kuchnia. Teraz mam tutaj sama swoje studio, więc gotuję sobie sama codziennie,
A jednak uważam, że co jakiś czas, albo bym powiedziała tak co drugi miesiąc, fajnie jest jednak dzielić przestrzeń taką, czy salon, czy kuchnię z innymi osobami. Miałam takie właśnie najlepsze wspomnienia z zeszłego roku z Włoch, gdzie mieszkaliśmy właśnie w Airbnb, wszyscy na takie pobyty długoterminowe, miesiąc, dwa. I co wieczór gotowaliśmy sobie razem, piliśmy rano kawę, śniadania, jeszcze były koty, się szwendały, więc naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No i liczę na to teraz w tym najbliższym miesiącu, właśnie w czerwcu będę w tym Islow, a w lipcu też będę gdzieś tam na północy, jeszcze się waham, jest sekretna bitwa się toczy w moim sercu, czy do Portugalii pojechać, czy zostać w Hiszpanii na granicy z Portugalią, bo mam dwa po prostu bardzo fajne miejsca i obserwuję ich social media codziennie i patrzę, gdzie fajniej, więc jeszcze nie zdecydowałam. Wszystko zapowiada się cudownie. Aniu, bardzo Ci dziękuję za inspirującą rozmowę i podzielenie się Twoim doświadczeniem. Przybliżyłaś nam ideę cyfrowego nomadyzmu. Fajnie pokazałaś, jak taki styl życia może wyglądać, z czym to się je i jak można zacząć tę przygodę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście można się ze mną skontaktować, złapać mnie na Instagramie. Zapraszam, mam trochę przypiętych stories. Anna Ewa Białkowska, mój profil. Można sobie obejrzeć moje zdjęcia z woofingu, kilka rolek z tego mojego miejsca, w którym jestem teraz. No i oczywiście mam nadzieję, Ania, nie wiem, jak już zostaniesz cyfrową nomadką, to że się zdzwonimy i zweryfikujemy trochę te twoje też oczekiwania i zobaczymy, gdzie będziemy w tym nowym etapie naszych żyć. Może już będę community managerką na Maderze, a ty przyjedziesz do mnie na pierwsze 3 miesiące przyszłego roku. Kto wie, jak najbardziej. Będziemy w kontakcie i oczywiście twoje namiary wrzucę do opisu odcinka i wszyscy chętni będą mogli zaobserwować cię i zobaczyć, jak tam ci się żyje i jak wyglądały właśnie te wszystkie twoje przygody na farmach. Dzięki jeszcze raz, pa! Dziękuję za wysłuchanie mega inspirującej rozmowy z Anią. Myślę, że jeżeli zastanawiałaś się, czym jest cyfrowy nomadyzm, albo marzysz o takim stylu życia, to na pewno po tym odcinku wiesz trochę więcej. A jak czujesz niedosyt, to zapraszam Cię na wysłanie 63. odcinka podcastu, który jest o podróżowaniu i pracy zdalnej, będąc na etacie. Swoimi doświadczeniami dzieli się Zuza Forel. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia za 2 tygodnie. Pa!